Cześć, nazywam się Damian NieMiało, a to jest Mam Startup Podcast. Posłuchasz tutaj rozmów z wenderami, inwestorami i funduszami Venture Capital. Jeśli jesteś zaangażowany w świat startupów, koniecznie zaobserwuj nasz podcast na YouTube, Spotify, Apple Podcast lub Google Podcast. Zapraszam Cię do wysłuchania tego odcinka. Cześć, nazywam się Damian Jamiowo i jestem dziennikarzem portalu mamstartup.pl, a moim dzisiejszym gościem jest Mateusz Warcholiński, co-founder software house'u BrainHub. Cześć, cześć Damian, dzięki wielkie za zaproszenie. Cześć Mateuszu, dzisiaj sobie będziemy rozmawiać troszeczkę o twojej przeszłości, o twojej startupowej przeszłości, bo też może nie każdy z naszych słuchaczy to wie, ale zanim podjąłeś się tak naprawdę współtworzenia software house'u BrainHub, no to miałeś też w swoim epizodzie taki dosyć fajny, interesujący startup, który zrobiłeś, który przyciągnął dosyć dużo konsumentów i dosyć dużo szumu wokół niego się wytworzyło, chociaż to się działo wszystko za naszą granicą zachodnią, a konkretniej za Odrą, czyli w Niemczech. ale przejdziemy od samego początku twojej historii, bo ty w zasadzie jesteś inżynierem, a konkretnie inżynierem z branży motoryzacyjnej. Pracowałeś też jako project manager później w BMW Group i w końcu założyłeś własny startup i Software House. I jak to się stało, że przeszedłeś taką drogę od inżyniera motoryzacyjnego po branżę IT? To jest bardzo złożone pytanie. Wiesz to, no jakoś tak wyszło, że poszedłem na studia techniczne. Zawsze wszyscy mówili, że po studiach technicznych jest pewna fajna praca. Jeszcze też zielonego pojęcia do końca nie miałem na jaki kierunek trzeba iść, no i była gdzieś to jakaś tam loteria. No i skończyłem potem te studia, poszedłem do pracy w tej branży motoryzacyjnej, ale ja zawsze się czułem mega średnim inżynierem. Ja, Jak mam hmm. trudność ze skupieniem na detalu, z dokończaniem jakby tematów. Zawsze mi się wydawało, że tym inżynierem będę średnim, a chciałem robić coś, czym po prostu będę jakby najlepszy i coś, co będzie mi dawało dużą radość, że nie będę czuł, że to jest praca. Tak więc jakby gdzieś w międzyczasie, jak przechodziłem tą ścieżkę kariery, w branży motoryzacyjnej, moim marzeniem było pracować dla BMW, udało mi się to zrealizować. Zauważyłem, że wcale mi się tam nie podoba i nie chcę tutaj być i chciałbym tą moją karierę gdzieś skręcić. Poznałem wtedy startupy, jakby temat startupów, bardzo mnie to zainteresowało. Nowe technologie zawsze jakby mnie kręciły i gdzieś tam po godzinach sobie rzeźbiłem, czytałem książki, robiłem jakieś projekty, uczyłem się jakby różnych skili i w międzyczasie szukałem pracy w startupie. I ze względu na to, że wiesz, nikt nie chciał mnie zatrudnić w tym startupie, byłem w Niemczech, nie miałem w ogóle doświadczenia, jakby pracy w startupach. Co prawda, mówiłem bardzo dobrze po niemiecku, bo na co dzień po niemiecku pracowałem, ale wiesz, nie byłem ani designerem, ani marketingowcem, ani deweloperem. Więc doszedłem do wniosku, że muszę, muszę sobie, wiesz, tą pracę stworzyć sam. I zanim ten projekt, bo tutaj mowa o tym, James Bite, mi wypalił. W międzyczasie miałem jakieś trzy, może projekty z różnymi, z różnymi ludźmi, które nauczyły mnie wielu aspektów, jakby budowania, budowania firmy, budowania startupu. Czyli po prostu, jakby moja ścieżka wynikała z tego, czy bardzo mi się podobał ten świat, i budowanie rzeczy zawsze mi się podobały, a strasznie nie lubiłem swojej dotychczasowej pracy, i wydawało mi się, że jestem w niej po prostu mega średniakiem. No to coś się takiego że bo w takim razie byłem włożył pomimo tego, że to było wspólnie twoich marzeń gdzieś tam, żeby dostać się pracować do tej jednej największych marek branży motoryzacyjnej, to się okazało, że to jednak jest nie to. Wiesz to, to trochę jest tak, że, że w życiu każdy sobie stawia jakieś cele, i często jest tak, że jak osiągasz ten, ten cel, czasem zdajesz sobie sprawę, że to nie jest może do końca to, albo nie dajesz takiej satysfakcji, jakbyś myślał. Wiesz, jak już dojdziesz gdzieś tam do tej pewnej drogi i zobacz, w sensie trawa nie, zawsze jest zielona, zieleń, jak to się mówi? Że trawa jest bardziej zielona zielonsza po u sąsiada. sąsiada, tak? No i jakby miałem jakąś taką wizję, że, że tam będę pracował nad innowacjami, że, że tam jest to zupełnie inna praca, no a to jak to praca w dużej korporacji? Jest dużo też polityki, dużo takiej pracy niekreatywnej. Jak się przyjdzie z tym, czymś kreatywnym, to też często jest to zabijane, i zauważyłem, że, że, wiesz, że to nie ma sensu. Że jakby mi się to po prostu nie podoba, jak zobaczyłem, jak to wygląda od środka, i dlatego jakby zmieniłem ten, zmieniłem ten kierunek. Nie? No można się pewnie dostać tak samo do Google'a i zobaczyć, że jednak Google nie jest jakby firmą idealną dla mnie, ale zawsze z zewnątrz ten brand mi się podobał budzi to jakiś respekt i zainteresowanie znajomych i ludzi na mieście, jak mówisz, że pracuje w Google, pracujesz w Google, ale de facto może się okazać, że w ogóle ta praca cię kręci, ci się nie podoba. I wydaje mi się, że najważniejsze to mieć jaja i po prostu powiedzieć to sobie w twarz, że mi się nie podoba i to zmienić. Nie? Także ja tak po prostu zrobiłem. A czemu w zasadzie zdecydowałeś się też wybyć się za granicę i tu do Niemiec, i tam, i tam po prostu podjąć pracę w tej branży motoryzacyjnej? Znaczy, no, domyślam się, że branża motoryzacyjna w Polsce no, nie jest jakoś szczególnie rozwinięta tak naprawdę, ale czemu akurat wybór padł na Niemcy? Wiesz, to zawsze ta Bawaria była taką stolicą y, motoryzacji, i uważałem, że jakby mm. najlepszy kierunek dla mnie, żeby trafić do topu tych firm, to jest albo BMW, albo Audi. Który jest jeszcze w miarę blisko, tak powiem, w Europie. No i wydawało mi się, że jakby, jeśli chce się przekonać, czy to, jest, czy to jest to, no to muszę celować w top. Nie? Zawsze starałem się celować w top. No i dlatego padło na Niemcy. Ja też niemiecki znałem i kiedyś byłem też w Monachium na praktykach, na studiach. Mi się tam po prostu podobało to miasto. Dlatego ta decyzja. No, i tutaj może byśmy przeszli do Twojej takiej startupowej bardziej działalności, bo jak już w zasadzie odciąłeś się od tej branży motoryzacyjnej, no to tak jak wspominałeś, jednym z tych projektów było James Bita, i to w zasadzie startup był z obszaru social commerce, gdzie po prostu za pośrednictwem, z tego co pamiętam, to było chyba WhatsAppa, tak? tak, tak. Konsumenci mogli się z Wami, dokładnie mogli się z Wami kontaktować i Wy im po prostu robiliście jakieś tam zakupy, czyli można powiedzieć, że troszeczkę sprzyciliście swoje czasy. Na, na Natomiast jak to się w ogóle stało, że ten startup powstał i dlaczego powstał? Ja też pamiętam, że Ty go współtworzyłeś z dwoma chińskimi wspólnikami. Jeden z nich był, z tego co pamiętam, tutaj na miejscu w Niemczech, Bawarii, natomiast drugi rezydował w Singapurze. A jak to wyglądało wszystko od kuchni? Dobra, no to słuchaj, no to moja historia yy wygląda tak, że wyjeżdżam do tych Niemiec, pracuję tam dla tego BMW, jestem mega skołowany, nie wiem czy to można nazwać depresją. Odchodzę, idę na bezrobocie w Niemczech, mieszkam wtedy z moją ówczesną dziewczyną, no i po prostu jakby wydaję oszczędności na, yy, na, na życie i edukację. To znaczy, jak to się mówi yy, ładnie, inwestuję w siebie. To znaczy kupuję sobie mm. czas, żeby rozkręcić jakieś startupy, żeby czegoś się nauczyć, mówię jak nie wyjdzie to gdzieś może ktoś mnie przyjmie do pracy, bo już będę miał to doświadczenie w tych startupach. To wygląda tak, że z tymi moimi chińskimi wspólnikami, chińskimi wspólnikami rozkręcaliśmy jeden startup, z którym dostaliśmy się do akceleratora telefoniki z O2 w Monachium. I tam siedzieliśmy sobie w tym co-worku, w tym akceleratorze i robiliśmy sobie ten nasz startupik. Taki Two-Sided Marketplace, wtedy to było popularne i to po prostu robiliśmy. I jakby James Bite był takim naszą taką odskocznią. W sensie ja mówię: chłopaki, zróbmy coś dla fanu, spotkajmy się w weekend, zróbmy sobie taki hackathon, odpalmy firmę w weekend, odpalmy fajny projekt. I mówię: Mam taki pomysł, w Stanach to zażarło. I spróbujemy to zrobić po prostu na cały rynek niemiecki, na cały dach de facto i zobaczymy. To jest mhm. jakby jeden z tych projektów: albo to wystrzeli, będzie mega hype, to się uda, albo to umrze po prostu po kilku dniach. Jeszcze, jakbyś mógł naszym słuchaczom wyjaśnić, czym dokładnie jest dach, bo myślę, że nie każdy może to wiedzieć. Dach to jest po prostu region Niemcy, Austria, Szwajcaria, czyli niemieckojęzyczne mhm. kraje tutaj obok siebie w zasadzie. No i słuchaj, spotkaliśmy się w weekend. Zrobiliśmy plan, zrobiliśmy mega prostą stronę. Najważniejsze de facto, co było i co najbardziej u nas zażarło, to zrobiliśmy takiego press release'a, w którym oczywiście naściemnialiśmy, że już pracujemy od tam wiesz, pół roku, że robimy różne ciekawe, różne ciekawe lecenia, że jakby dostarczymy ci, czy załatwimy wszystko za ciebie, będziemy twoim prywatnym konsjerżem przez Whatsappa. Wiesz, zrobiliśmy jakieś zdjęcia, że kupujemy dla kogoś skrzynkę piwa i to dostarczamy, albo że zamawiamy bawarską kapelę, gdzieś tam pod dom jakiejś dziewczyny, bo ktoś sobie tak uwidział. No i wiesz, zrobiliśmy listę dziennikarzy, gdzieś tam na Twitterze, maile, przygotowaliśmy tego presspaka, zdjęcia. No i wiesz, wysłaliśmy to weter, razem z tym numerem telefonu, przez który można było to wszystko zamawiać. No i wiesz, weekend się skończył, jakby trzy dni pracy. W poniedziałek. Gdzieś tam niewiele się działo, jakieś wiadomości wpadały. No ale wtorek to potem pamiętam, się obudziłem, było istne szaleństwo. Na Whatsappie miałem, wiesz, jakieś 70 nieprzeczytanych wiadomości od różnych osób. No i od tamtej pory pamiętam, że przez prawie 5 czy 6, 6 miesięcy siedziałem non-stop, wiesz, na Whatsappie od 8 rano do 23, 7 dni w tygodniu. Ale on wiesz, zamienił się w, w biuro. Gdzie w pewnym momencie było 15-18 osób. No po prostu to było coś szalonego. Jeszcze spotykałem inwestorów. W ogóle nie wiem skąd inwestorzy mieli do mnie numery. To ludzie dzwonili z tej sceny, niemieckiej inwestorów tam od tych braci Samwer, no, no kosmiczny czas. To było tak irracjonalne, że w ogóle jakby mnie to nie ruszało, bo to wyglądało jak sen. Nie? No tak, ale w zasadzie to ta przygoda trwała chyba do 2017, z tego co pamiętam, od 2015 mniej więcej wtedy funkcjonowało James Bita i w zasadzie z tego co również pamiętam, to wam się chyba nigdy nie udało też nie pozyskać finansowania od inwestorów, prawda? Tak, wiesz co, to wtedy dla mnie była dobra szkoła, jeżeli chodzi o pozyskiwanie finansowania, bo wiesz, ja się na tym nie znałem, byłem jakimś tam samoukiem, nikt mnie tego nie uczył i my mieliśmy kilku inwestorów, którzy chcieli zainwestować jakieś family offices, jakieś private equity. Gdzieś powiedzmy na stole mieliśmy z półtora miliona euro, ale brakowało nam takiego funduszu, który by był tak zwanym lead inwestorem. To znaczy, mhm. on by, wiesz, nas sprawdził, on by nas kontrolował, on by nas wspierał. Czyli trochę był też takim mentorem. A te pozostałe fundusze, które chciały wejść, po prostu chciały wyłożyć kasę i mieć z tego zwrot, jak to się uda przeskalować, jak to się uda kiedyś może sprzedać. Tak, i jakby nauczyłem się wtedy, wiesz, ci inwestorzy nas zwodzili, jakby z miesiąca na miesiąc, że a to odezwijcie się za miesiąc, jakby fajne wyniki, ale pokażcie to albo tamto. I wiesz, finalnie nie domknęliśmy tej rundy. To też był taki młyn, że ja głównie pracowałem operacyjnie i nie miałem czasu zajmować się full time, jakby finansowaniem. Nie wiedziałem, że tyle trzeba się tym zajmować i za tym chodzić. No i wiesz, finalnie to się nie udało, i, i jakby ja już nie miałem po prostu sił, żeby to dalej kontynuować bez finansowania. I już trochę też to przestałem wierzyć, że to się uda. Także potem gdzieś to już odpuściłem, to już sobie wegetowało. Także mniej więcej tak to wyglądało. Nie było jakiegoś mega success story, coś tam posprzedawałem mm -hmm. tego, z tego James'a, ale to nie był jakby, wiesz, żaden specjalny Exit. A czym w zasadzie, jak wypuszczaliście informacje prasowe, zaczęliście robić taki bas, szum wokół. Waszego startupu, to zdecydowaliście się na powiedzenie, że faktycznie tam działacie od jakiegoś półtora czy tam pół roku. Nie gdzieś tam po prostu pokazywaliście, że macie klientów, których nie macie, bo to jest takie bardzo, powiedziałbym, ryzykowne jednak. W momencie, w którym wiesz, dziennikarze mogliby po prostu to zweryfikować, okazałoby się, że zupełnie na odwrót, że sobie gdzieś tam przez weekend zrobiliście hakaton, to troszeczkę średnio, bo to mogło się odbić później na waszym wizerunku, też nie tylko jako startupu, ale też fanderów po prostu. No Wiesz co, tak, gdzieś tam może było takie ryzyko, ale ja doszedłem do wniosku, że jakby w tym przypadku YOLO, jakby nikomu krzywdy tym nie robię, nie, jakby e, naginając tak tą rzeczywistość, a widziałem po prostu z, po, po różnych rozmowach rasom, że oni potrzebują ciekawego story, widziałem co zadziałało na mm -hmm. tym rynku amerykańskim, widziałem że oni weszli w ten sam sposób, nie, to jakby, ja nie wymyśliłem, nie wiadomo jak koła na nowo, tylko widziałem, że to zażarło na tym rynku amerykańskim, oni mieli podobne podejście, i wiedziałem, że jeśli nie sprzedam fajnego story, to nikt tego nie podłapie. Nie? A jak to fajne story sprzedałem, to potem zaczynały się pojawiać właśnie ciekawe deale, które pozwalały budować jakby już kolejne story na, na faktach. Pamiętam też, jak ci dziennikarze przyjeżdżali do nas jakby z telewizji, z RTL-u, oni sami wymyślali historie, które będą ciekawe dla odbiorców i sami robili. Okay. Po prostu ustawki. Także wiesz, ja nie miałem żadnych wyrzutów sumienia z tym związanych. Ja po prostu wiedziałem, że muszę grać w tą grę, żeby, żeby, żeby podłapać, jakby wiesz, tych dziennikarzy. To też takie słowo dla naszych słuchaczy. RTL to jest w zasadzie chyba jedna z największych, jeśli nie największa komercyjna niemiecka telewizja, prawda? Tak, zgadza się, tak, tak no Właśnie i tak z perspektywy czasu w zasadzie to żałujesz, że że James B. się nie powiódł? No bo wiesz, zważywszy na chociażby sukces takich projektów jak, nie wiem, Glovo na przykład, czy teraz też zauważyłem w Krakowie, jak ostatnio byłem, taki się pojawiła taka platforma, chyba Lisek się nazywa, która jest też tak obszaru troszeczkę właśnie social commerce, w zasadzie załatwiamy za ciebie rzeczy, kupujemy ci rzeczy i tego typu sprawy, no to gdzieś to powodzenie mogło być tego projektu dosyć duże, rozwinięcie się faktycznie na ten rynek, niemieckojęzyczny, może nawet gdzieś tam dalej, tylko po prostu pary tutaj chyba rzeczy zabrakło. Tak, wiesz co, jakby wiadomo, że bardzo bym się cieszył, jakbym zrobił fajny exit albo fajnie rozwinął tą firmę, tak się nie stało, ale jakby wiesz, w ogóle nie żałuję tych rzeczy, bo bardzo dużo się nauczyłem i wydaje mi się, że z każdą firmą uczę się czegoś nowego i każda firma posuwa mnie bardziej do przodu jako foundera, rozwija, i każdy następny projekt jestem w stanie zrobić szybciej, lepiej. Wiesz, w ogóle nie, nie, nie żałuję tego, nie żałuję jakichś błędów, które mm -hmm. popełniłem. Tak długo jak się na tych błędach uczę, tak tego po prostu nie, nie żałuję i wiesz, nie pluję sobie twarz, a mogłem wiesz, mieć mega exit, a się nie udało i się, i się dołować. Uważam, że to jest bez sensu. Wolę, jakby wiesz, optymistycznie mm -hmm. patrzeć w przyszłość, uczyć się i iść do przodu. No tak, no pamiętam jak rozmawialiśmy ze sobą, to już chyba było z pół roku temu, albo nawet i dłużej, to mówiłeś, że ta przygoda z James zbito dosyć mocno zmieniła twoje postrzeganie startupów jako takich i stałeś się bardziej fanem rozwiązań Ala Indie Hackers i po prostu bootstrappingu, niekoniecznie właśnie gdzieś tam szukania finansowania wśród inwestorów czy wśród funduszy Venture Capitals i w zasadzie Chciałem zapytać o to, dlaczego tak się stało i też czy nadal masz takie podejście, że właśnie bardziej przyciągają twoją uwagę takie startupy powiedzmy jednoosobowe albo takie startupy tak zwane bez kodu i tego typu projekty? Wiesz to jak zobaczyłem jak wygląda to pozyskiwanie finansowania, jak zrozumiałem jak wygląda ten świat, wiesz, jak widzisz te wszystkie fajne artykuły na crunchu, te wszystkie press releases, że ludzie ogłaszają wielkie sukcesy, że grają w taką grę. Nie wiadomo jakiego sukcesu na zewnątrz, a w środku to po prostu jest ogromny chaos, ciśnienie, wiesz, pracowanie po 18 godzin dziennie I jakby wiesz, cały czas ci inwestorzy sprawdzają, dociskają, bo musi być zwrot i, i tak dalej. To jakby mnie się to w ogóle nie, nie podobało, nie? Tym bardziej teraz, jak mam rodzinę, mam dziecko, mam żonę, ja też chcę mieć work-life balance. Uważam, że wiesz, praca po. 16 godzin dziennie tylko człowieka niszczy w długim terminie czy, czy jakby wiesz, taka bardzo długa praca, a ja staram się grać long term. Po prostu nie jestem fanem, nie jestem fanem, nie, nie chciałbym y, chyba wejść, w, budować takiego startupu w oparciu o jakby, jakiś duży fundusz. Jakoś mi to nie kręci. Bardzo podobają mi się projekty i tak jak rozmawialiśmy zresztą jakiś czas temu, Indie hakerskie takie projekty, i teraz jest de facto też taka trochę moda na to, że ludzie trochę optymalizują swój czas pracy, że to już nie chodzi o to, żeby pracować po 16 godzin dziennie i nie wiadomo, jakie milionowe ewaluacje mieć, tylko mieć fajny, nieduży zespół, w którym lubię pracować, przyzwoite tempo pracy bez jakiegoś nie wiadomo jakiego ciśnienia, gdzieś posiadać ten work-life balance i normalnie żyć tym bardziej teraz jeszcze w pandemii to wychodzi, że to zdrowie psychiczne też podupada, a takie dociskanie siebie jeszcze pracą na tak mocnych obrotach, no wcale nie pomaga, tylko niszczy ludzi, nie? Także mm. ja jestem wielkim fanem i myślę, że jakbym coś odpalał kolejnego, to raczej robiłbym coś małego na wysokich marżach. Bardzo lubię te naukodowe, naukodowe no rozwiązania. Bardzo mi się podobają zespoły, które wiesz, tak, Gamroad jest 20- czy 30-osobowe, a potrafią ciągnąć taki projekt o, o takim światowym wiesz, zasięgu, że pewnie gdzieś tam w to bym, w to bym szedł. Jestem wielkim tego fanem. Właśnie, no tutaj w Polsce też myślę, że ta kultura startupowa jest jeszcze mimo wszystko młoda w porównaniu do tam zachodniej Europy, czy chociażby Stanów Zjednoczonych, no co zwłaszcza myślę Stanów, ojczyzny startupów jakby nie było. I ty mając okazję tworzyć startup w Niemczech i po prostu no kilka takich projektów mieć za sobą, to zauważyłeś jakieś takie znamienne albo szczególne różnice pomiędzy taką kulturą startupową polską, a niemiecką. Na przykład jak właśnie Niemcy patrzą na startup, jak oni tworzą i budują, czy to jest podobnie do tego, jak my to robimy? Znaczy właśnie szybkie pozyskiwanie inwestora, czy jednak się bardziej na przykład opierają o bootstrapping? Ciężko generalizować, ale na pewno takie różnice, które ja widziałem, to jest to, że w Niemczech ci ludzie są bardziej bold, bardziej tacy odważni, pewni siebie, że tego nam gdzieś tam w Polsce pewnie brakuje, bo to jest zakorzenione Kulturowo, nie wiem, z, z dzieciństwa, ze szkoły to zbijanie poczucia własnej wartości versus szkoły zachodnie, czy tam w Stanach raczej się buduje tą wartość, takie poczucie własnej wartości i pewności siebie. No i to na pewno gdzieś nam nie, nie pomaga. Gdzieś pewnie też jest duża różnica taka, że niemiecki rynek, czy wiesz, ten, ten rynek Niemcy, Austria, Szwajcaria. Jest bardzo duży versus jakby polski polski rynek. No tak, bo tam łącznie chyba jest, tam łącznie chyba jest, jeśli byśmy brali pod uwagę cały dach, to będzie chyba jakieś 100 milionów ludzi, prawda? No właśnie, to jest, wiesz, ogromne, nie? U nas 38, za parę lat pewnie 37. Także ten rynek jest malutki, tak? Tak samo w Stanach ten rynek jest ogromny, fundusze są ogromne, dlatego też te startupy, czy w Niemczech, czy w Stanach. Dostają o wiele większe rundy finansowania są o wiele większe, o wiele szybciej rosną, bo jakby atakują i mają potencjał na o wiele szybszy wzrost w Polsce, no to jak, jak wiesz, robisz projekt, który chce być, mieć globalny zasięg, no to często odpalasz spółkę w Stanach, tam zatrudniasz zarząd, zatrudniasz lokalnych sprzedawców i de facto rozkręcasz ten biznes tam, a w Polsce robisz sobie takie MVP. Albo masz stronę produktową, tak? a cała sprzedaż, cały zarząd jest w Stanach, tak? że jest to jakby typowo amerykańska spółka już. Także to gdzieś powoduje te różnice, że u nas ten rynek startupowy nie jest tak dojrzały i pewnie nigdy nie będzie, bo jeżeli ktoś chce osiągnąć globalny sukces, to wydaje mi się, jest to trudne do osiągnięcia, będąc w Polsce. No, no nie wiem, na przykład Booksy. Stefan Batory, z tego co, co wiem, on, on siedzi w Stanach, on tam ma, wie, tam mają dostęp do inwestorów, tam musi koło nich siedzieć, tam odpalają jakby operacje, no i po prostu on musi siedzieć tam, on musi być tam, tak? A tutaj jakby mają bardziej stronę z tego, co rozumie produktową. To jest jakby ich core w Polsce. Także wydaje mi się, że my nigdy w Polsce nie będziemy na takim poziomie jak, jak w Niemczech czy w Stanach, bo te rynki są inne, finansowanie jest inne. Ale na pewno co mamy y, dobrego jakby w, w naszych genach i co obserwuję, to ta umiejętność kombinowania i radzenia sobie z problemami, które wydają się nie do rozwiązania. Żeby to często obserwowałem w Niemczech, że wiesz, te startupy wszystko fajnie, ale y, często ci goście jakby łapali się na jakichś problemach, zakopywali się, za bardzo robili gdzieś tam jakiś over-engineering. A tu trzeba było kombinować i rozwiązywać problemy i wydaje mi się, że taki Polak ogarnięty, wrzucony w ten problem sobie z tym poradził, bo wie, że musi znaleźć jakieś rozwiązanie out of the box. I wydaje mi się, że w tym jesteśmy bardzo, bardzo dobrzy. Tym bardziej w budowaniu produktów, w, budowaniu, w robieniu software'u uważam, że jesteśmy jakby top level na światowym poziomie. Według mnie inżynierowie tutaj, a w Niemczech, no ja jestem przekonany, że w Polsce są lepsi inżynierowie. Nie? Jakby tych, których spotkałem. Wiesz co, w sumie to jest coś ciekawe, co mówisz. Ja to akurat y, widzę tak do możliwości tak, konfrontacji tego chociażby z tym, jak wyglądają startupy na rynkach nordyckich, skandynawskich, czy chociażby w Estonii. Ja wiesz, nieodkąd nie słyszałem, że na przykład tam fonderzy, powiedzmy, Estońscy, czy Fińscy, czy Szwedzcy, to ze względu na to, że te rynki są tam bardzo malutkie, bo zamieszkały przez zazwyczaj kilka, maksymalnie kilkanaście milionów ludzi, to właściwie na samym początku, już na starcie, na dzień dobry myślą o ekspansji i już na samym starcie na dzień dobry, w momencie, w którym pozyskują jakieś finansowanie, czy też udaje im się ta pierwsza sprzedaż i faktycznie pozyskujemy jakieś fajne pieniądze, no to wtedy zaczynają gdzieś kombinować, jak tutaj dostać się na jakiś inny rynek, jak tutaj na przykład sobie tworzyć spółkę wiem, w Wielkiej Brytanii, w Niemczech, czy, czy chociażby w Stanach i tam zacząć jeszcze analogicznie pozyskiwać finansowanie, analogicznie tam gdzieś swój produkt promować, w sensie mają takie bardziej myślenie globalne, ze względu na to, że są tacy malutcy, no to po prostu muszą, no nie? I wersus chociażby tacy Niemcy, którzy są na tyle duzi, mając gdzieś tam łącznie jakieś 80 ponad milionów konsumentów, jeszcze z rynkiem, całym rynkiem niemieckojęzycznym, czyli obejmującym także Szwajcarię, Austrię, tutaj jest jeszcze bardzo malutki kraj, ale też bardzo bogaty Liechtenstein, czy chociażby Luksemburg, który też jest taki trochę quasi niemiecki, no to mają większe możliwości po prostu właśnie tworzenia na przykład produktu, czy rozwiązania, tylko stricte łącznie na te rynki Niemieckojęzyczne, czy chociażby w Stanach, gdzie jest tam też po prostu gigant i faktycznie tworząc gdzieś produkt anglojęzyczny, skierowany do anglojęzycznego konsumenta, jest łatwiej. A my jesteśmy tak trochę po środku i mam wrażenie, że to jest taka troszkę klątwa, bo jesteśmy z jednej strony. Trochę za duzi, żeby tak na dzień dobry od razu myśleć sobie, OK, globalnie, po prostu właśnie, że OK, ja będę robić ekspansję, ja będę otwierać spółki, oddziały w innych krajach, będę tworzyć produkt, który będzie globalny, ze względu na to, że tutaj jest jeszcze sporo przestrzeni tak naprawdę i miejsca do zagospodarowania, no bo jest jednak 38 milionów konsumentów. A z drugiej strony jesteśmy za mali, żeby tylko i wyłącznie móc stworzyć jakiś taki mega potężny, fajny startup w oparciu tylko i wyłącznie o nasz własny, rodzimy czy też polskojęzyczny rynek. No to też myślę, że troszeczkę jest odpowiedź na to, czemu mamy. Tak, Stosunkowo niewiele polskich jednorożców, pomimo tego, że gdzieś tych startupów jest bardzo dużo takich interesujących, bo gdzieś jesteśmy tak troszeczkę pomiędzy i nie mamy, wydaje mi się, takiego funda, Taki wiesz, przeciętny funder chyba nie ma takiego rozmyślenia rozwiniętego globalnego, jak chociażby przeciętny funder estoński czy szwedzki, a jednocześnie nie ma aż takiej dogodnej sytuacji jak przeciętny funder niemiecki czy amerykański. No. No wiesz, to trudno się z tym nie, nie, po prostu nie, nie zgodzić. No tak, tak trochę jest, jak mówisz. Wiesz, to no jakby mamy gdzieś tam sukcesy na tym polskim rynku. Są fajne firmy, które osiągnęły sukces. Ja bardziej patrzę mm -hmm. na te sukcesy o zasięgu globalnym, bo jakby to mnie najbardziej kręci i to ma fajną skalę na pewno. Takie firmy, które odnoszą sukces tylko na polskim rynku i są na polskim rynku, ciężko mi gdzieś tam sobie Przywołać, no można powiedzieć, że Inpost swojego czasu był takim startupem. No tak, to który prawda. Tak rozwinął i to jest po prostu ogromny sukces, nie? Jakby na skalę, na skalę światową. Też zauważ, że Inpost właśnie już również wychodzi poza ten rynek polski. I gdzieś tam się zaczyna również pojawiać w innych. Po prostu na rynkach zagranicznych nawet, no właśnie, ale tutaj też przy okazji twojej historii startupowej, to wiem, że doceniasz mocno działanie typu Community Hype, czyli budowanie szumu i społeczności wokół produktu czy projektu albo samego startupu, czy to na właśnie na Indie Hackers, czy na jakimś Redditie, albo na facebookowych grupach. I w sumie, no, poniekąd tak troszeczkę zrobiliście przez JSBT, to znaczy, dziś faktycznie wykorzystaliście takie community hype, ten, ten baz marketing. Czemu w zasadzie uważasz, że to jest dobre rozwiązanie, żeby właściwie tak od tej strony zaczynać ten marketing startupowy? Wiesz, to wydaje mi się, że to po pierwsze jest tanie. Kosztuje to przede wszystkim twój czas na początku, który zwykle jest, ja to mówię, bezwartościowy, bo nie ma dużej war wartości, tak? E bo dopiero zaczynasz i jeszcze spółka nie ma żadnej wartości. Jest to na pewno tanie, jest to sprytne. Zresztą to wszystko zależy też chyba od produktu, i do niego trzeba dopasować trochę taktyki marketingowe. W tym wypadku, wydaje mi się, do B2C to dla mnie to było najtańsze, po prostu najsprytniejsze takie podejście, jakie udało mi się wiesz, wy gdzieś tam wykombinować, że będzie sensowne, bo ja nie miałem w ogóle wtedy budżetu. Nie? Jakby ten budżet, którym mieliśmy, to było 200 euro na cały weekend, okay. żeby, żeby odpalić ten projekt, bo się zrzuciliśmy na to. To 200 euro to wygląda jak budżet na wyjście do klubu po prostu z kolegami. Tak, także wiesz, no wszystko zależy od tego, co robisz, ale wydaje mi się, że to jest fajne i sprytne, jeśli nie masz budżetu, tym bardziej w przypadku B2, B2C. A jeśli chodzi o BrainHub, no to jako co-founder, jako, jako współzałożyciel te, tego software house'u, to też troszeczkę przeniosłeś tutaj takiej kultury startupowej, jeśli chodzi o organizację, jak to wygląda tu wasza praca w waszym software house Brain Hub jest gdzieś wypadkową kultury pracy mojej czy mojego wspólnika, bo zawsze chcieliśmy mieć miejsce, w którym będziemy pracować, w którym będziemy mieli kulturę, która nam się po prostu podoba i w której chcielibyśmy być. I potem szukaliśmy osób, którym też ta kultura po prostu tak jak nam pasuje, tak? Także jest to gdzieś taka wypadkowa. Wydaje mi się, że na początku przez pierwsze lata było dużo takiego startupowego podejścia, ale z biegiem czasu. No, nie jesteś w stanie tak zarządzać firmą, musisz wprowadzać procesy i de facto, jakby long term ta startupowa kultura też się ludziom nie podoba, bo prawda jest taka, że startupy to jest ciągły chaos, tak? Ciągły kontrolowany gdzieś tam chaos, tylko na naprawdę przyspieszonym tempie. U nas ten chaos gdzieś tam dalej jest, tak jak w każdej firmie, bo zmieniamy się i zmieniamy swoje decyzje, zmieniamy swoje. Swoje podejście, żeby dopasować do obecnej skali czy do osób, do tego, czego one jakby od nas oczekują, jako od, od firmy, w której pracują, hmm. i wiesz, cały czas to walidujemy. Jest to takie podejście startupowe, nie wiem jakby to nazwać, w sensie jakby wiesz, mówimy sobie po imieniu, jeździmy razem i przychodzimy razem na, na imprezy, organizujemy często integrację, jest to raczej na luzie, wiesz, każdy chodzi w t-shircie każdy może pogadać ze mną czy z, z moim wspólnikiem, że jest taka otwartość, to na pewno gdzieś tam z tego startupu wynieśliśmy. Jest też transparentność, myślę, decyzji, bo staramy się to każdą decyzję komunikować, jeżeli wiesz, ktoś odchodzi, ktoś przychodzi do firmy, też dajemy o tym znać, nie, nie chowamy głowy w piasek. Także gdzieś tam pewne mechanizmy czy podejście ze startupów nadal jest u nas, nie? ale jakby wraz ze wzrostem firmy Oczekiwania ludzi też się zmieniają i po prostu trzeba to trochę zmienić, bo startup brzmi fajnie, ale startup często w tych początkowych fazach, no to też jest dużo na godzin, bardzo dużo chaosu, brak organizacji, i jakby na pewno byśmy tego nie chcieli, wiesz, powielać tych złych nawyków, tylko te dobre czy to, to, co mówisz o tym chaosie, to zastanawiam się, na ile to może być faktycznie kwestia chaosu, na ile to jest kwestia po prostu takiej trochę zwinności, elastyczności, po prostu dostosowywania się do zmian i do potrzeb rynku, no bo wiesz, to jest to kontra taki taka trochę korporacyjna skostniałość i wydłużony znacząco procesy ze względu na wiele osób gdzieś tam decyzyjnych, czy wiele po prostu parta departamentów, które mogą te decyzje bardziej blokować, bądź analizować, albo po prostu zastanawiać się, czy to się opłaca w momencie, w którym wiesz, Taki mały startup dokonuje na przykład, czy właśnie firma z sektora MŚP dokonuje jakiegoś piwotu, no to to jest prawdopodobnie mniej kosztowne i mniej czasochłonne, niż jeżeli gdyby miała to dokonać duża firma, czy po prostu właśnie korporacja, bo jak już raz sprawisz tę machinę w ruch, no to tu ona może pociągnąć ze sobą liczne budżety, osoby, czasy tych osób i tak dalej. Więc właśnie, czy to jest tak na pewno chaos. Czy to może jednak jest bardziej kwestia tej elastyczności, tak naprawdę? Myślę, że to, co mówisz, ta elastyczność jest jednym z, z elementów, nie? no bo jakby wszystko zależy, kto jak patrzy na ten startup i jak go, jak go rozumie, nie? bo dla kogoś startup to może być goście w t-shirtach z kubkami ze Starbucksa, pracujący na makach, razem chodzący na imprezy. W większości są to single bez rodziny, a ktoś może rozumieć startup. Jakoś takie nowe przedsięwzięcie, nie wiem, korporacja odpala wiesz, nową firmę i potrzebuje ludzi bardzo kreatywnych, potrzebuje coś zrobić od zera, ale ma już na przykład cały portfel klientów, których adresuje i wie mniej więcej, jaki projekt, produkt ci klienci potrzebują. I wtedy to też jest swojego rodzaju startup, ale jest to bardziej powiedzmy poukładane z tą kulturą właśnie tego, co mówisz, tej zwinności i elastyczności, bo jakby wewnątrz firmy już nie jesteś tego w stanie zrobić, bo tej elastyczności i zwinności już nie ma, potrzebujesz trochę inny mindset ludzi. Na pewno ta elastyczność jest bardzo ważna, tym bardziej nawet jeśli firma już nie jest startupem, bo tak jak my, wiesz, nas jest teraz 80 osób, to, to ja bym nie powiedział, że to jest wiesz, startup, no bo jakby już mamy jakiś produkt, mamy już jakiś rynek, Mamy jakieś procesy, mamy, yy, mamy jakiś cash flow, ale wydaje mi się, że ta elastyczność jest bardzo ważna, to co mówisz, żeby też nie przespać pewnych rzeczy, które dzieją się na rynku, dodawać nowe technologie, zmieniać swoje produkty, zmieniać swoje podejście do klientów. i Ja zawsze na przykład szukam też tego w ludziach, no bo jakby my się co roku zmieniamy, my co roku jesteśmy inną firmą i musisz być elastyczny i pogodzić się z tym, że w tym roku podejmujemy taką decyzję, a w przyszłym roku może podejmujemy inną decyzję, bo mówimy, że hej, no to nie była najlepsza decyzja, i musimy zmienić kierunek, tak? I jeżeli ktoś hmm. jest na tyle elastyczny i się obraża na to, że, że zmieniamy, wiesz, wektor działania, to wydaje mi się, że w, że w takim startupie czy w firmie rozwijającej się będzie miał bardzo ciężki czas, nie? <laughs> bo. Okay. Będziemy bardzo ciężki czas, bo nikt mu nie powie, że dokładnie będzie tak i przez następne pięć lat będzie wyglądać tak samo. Co, co, co ja ostatnio sobie usłyszałem swoją z podcastu, pani swojego czasu, to mi w sumie dało troszeczkę do myślenia. Bo często gdzieś tam osoby, które na przykład uciekają z korporacji albo gdzieś pracowały w korporacjach, narzekają na to, że tam często są takie zespoły, w których nie zwraca się uwagi na przykład na to, czy współpracownicy się nawzajem lubią i czy są ze sobą zgrani, no nie? I właśnie rzeczona pani swojego czasu w momencie, w którym poszła na swoje i otworzyła agencję i ta agencja wiesz, zaczęła się skalować, zaczęła rosnąć, zaczęła zatrudniać coraz więcej ludzi, to na początku miała też takie podejście do tego, że muszę znajdować osoby do organizacji, które będą nawzajem się po prostu robić, będą po prostu też swoimi kumplami i tak mhm. dalej. W momencie, w którym zaczęła ta firma, agencja rosnąć, no to się okazało, że to jest po prostu niemożliwe na pewnym etapie i że na pewnym etapie zaczynasz współpracować z ludźmi, których może nie robisz, albo po prostu jesteś w stosunku do nich neutralny, albo i nawet nie znasz, ale gdzieś tam to, co was spaja, to jest po prostu wspólny cel i szacunek i wydaje mi się, że to też jest taka jednak kwestia, którą troszeczkę startupy się borykają w momencie skalowania się. Czy to znaczy, wiesz, na przykład są jakieś malutkie startupy, zaczynają od jakiegoś, nie wiem, pięcio, zespołu kumpli, którzy stwierdzili, że OK, mamy fajny pomysł, mamy różne doświadczenia, otwieramy startup, tworzymy coś nowego, wjeżdżamy na rynek i zaczyna się, wiesz, pozyskanie na przykład pierwszego finansowania od Funduszu Venture Capital, czy od Biznesu i nagle trzeba zacząć się skalować, trzeba zacząć otwierać nowe etaty, powstają nowe wakaty, bo się pokazuje, że potrzeba więcej rąk do pracy. Zaczynają się pojawiać coraz to nowsi ludzie i na pewnym etapie okazuje się, że ten zespół może mieć takie problemy, że gdzieś z tej kultury takiej kumplowskiej się wyrasta i wydaje mi się, że to jest też trochę to, o czym ty mówisz, że gdzieś tam przychodzi taki moment, w którym trzeba nieco zarzucić te tę kulturę startupową, taką właśnie kumplowską, na rzecz takiej troszeczkę struktury i organizacji bardziej już sektora MŚP, czy, czy chociażby tej może nie do końca ulubionej korporacji. Słuchaj, trudno mi się z tym nie zgodzić. No, wydaje mi się, że to jest ważne, to o czym mówi, że to nie mogą być tylko kumple i znajomi. To jest bardzo istotne, bo sam się też tego nauczyłem. Że potrzebujesz mieć osoby, które są różnorodne, które gdzieś tam się uzupełniają, bo mhm. jakbyś miał 30 takich samych osób, i te 30 osób patrzyłoby w ten sam sposób, jak podjąć pewną decyzję, trochę jest to słabe. Nie? A jak masz osoby, które gdzieś tam ze sobą się ścierają i argumentują swoje decyzje, to na pewno wnosi dużą wartość. Także muszą być te osoby różne, ale wydaje mi się, co jest kluczowe, to ta kultura. Musi pozostać taka sama, to znaczy, nie wiem, jeżeli y, jesteśmy ludźmi z ownershipem, no to rekrutujmy ludźmi, y, ludzi z, oner, z ownershipem, bo będziemy sfrustrowani, jeżeli ktoś nie będzie permanentnie nam dowoził, tak? Gdzieś tam parę tych zasad, gdzie ci ludzie w jakiś sposób mają podobne wartości, wydaje mi się, że jest, y, jest istotny. Ale to nie może być tak, że, że każdy jest taki sam, bo to po prostu tak nie działa i też jest niemożliwe, żeby zrekrutować samych kumpli do, 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 do pracy. No właśnie, widzę, że Cobra z czasami współpracujecie i działacie ze startupami. Pamiętam, że jednym z nich był chociażby takie azjatyckie BIM, które zajmuje się wynajmem hulajnóg elektrycznych. I czy dalej działać przy tym projekcie, czy może się pojawiły też jakieś inne ciekawe startupy w waszym portfolio? Już ten projekt zakończyliśmy. Tam był taki etap, gdzie prowadziliśmy, że tak powiem, ten software na kolejny poziom, i oni jakby przejęli ten soft i już zbudowali zespół wewnętrznie, dosyć mocny. Także to było zakończone. Z takich ciekawych rzeczy, co w ostatnich może dwóch latach, albo w tym roku przyszło, teraz prac zaczęliśmy pracować dla bardzo ciekawego startupu. No nie mogę zbyt dużo powiedzieć, ale powiedzmy, jest to amerykański. Z bardzo dużym potencjałem, z naukowcami, którzy wymyślili jakby system do testowania leków, całego takiego robota, gdzie polega to mniej więcej cel jest taki, że teraz testowanie leków na zwierzętach w laboratorium, no po pierwsze, gdzieś tam jest może niehumanitarne, a po drugie trwa, wiesz, 2-3 lata a oni wymyślili system taki automatyczny, gdzie naukowiec de facto siada przed kompem, puszcza różne e, analizy, jeszcze dzięki machine learningowi pozyskuje, wiesz, o wiele szybciej e, na odpucie dane i, wiesz, taki lek może być teraz zapuszczony nie w 2, 3, 4 lata, przetestowany, tylko na przykład w miesiąc, nie? Co jest dla mnie okay. po game changerem, jest niesamowite. I właśnie teraz zaczynamy taki projekt z takim startupem, spin-offem. Niesamowicie ciekawa rzecz, bo jeśli coś takiego wypali, to po prostu jest to niesamowite na skalę światową, nie? No, a poza startupami, z kim w zasadzie działa BrainHub? Dla kogo są dokładnie wasze rozwiązania? Przez te NDA nie bardzo mogę mówić o nazwach, ale. Dużo działamy z, i z średnimi firmami, już z enterprise'ami, gdzie już są potrzebne większe, bardziej złożone rozwiązania. Z branżą gamingową mamy dużo do czynienia. Wszystkie projekty są zagraniczne. Z branżą podatkową bardzo takie złożone tematy robimy. Dużo robimy sas różnego rodzaju sas -ów. to się często pojawia. Okay. Nie mamy jakby jednej chyba kierunku, jeśli chodzi o industry, gdzie mamy super fokus. Jesteśmy po prostu dobrymi specjalistami w technologiach związanych z JavaScriptem. Tak już na sam koniec, to ty jako w zasadzie doświadczony funder, który no miał za sobą parę projektów, ma za sobą też stworzenia software houseu, nie myślałeś nad zostanieć aniołem biznesu, żeby wspierać po prostu startupy, może nie tylko czyste finansowanie, ale tak na przykład to tym, czego tobie zabrakło przy okazji JSB, czyli właśnie wiesz, bardziej smart money, no nie? czyli pieniędzmi, ale też wiedzą, no, jakimiś kontaktami, doświadczeniem, mentoringiem po prostu. Ja staram się wspierać. Ja jestem otwarty. Jeżeli ktoś do mnie zagaduje, to zawsze chętnie pogadam i pomogę. Staram się dawać też coś od siebie do, do tego community i dzielić się tą wiedzą. I ja zawsze bardzo chętnie pomogę, zawsze bardzo chętnie odpowiem i często mi się to zdarza. Także nie mam z tym kompletnie żadnego problemu i, i wiesz, chętnie poświęcam na to swój czas. A jeżeli chodzi o inwestowanie, to gdzieś tam było moim marzeniem, że po, tej, po 40, żeby być tym aniołem biznesu. Gdzieś tam z jakimiś startupami przez ostatnie parę lat rozmawiałem, ale jeszcze do tej pory niestety nie udało mi się zainwestować w żaden startup. Zobaczymy, może w tym roku. Okej. Okay. No to jakbyś coś zainwestował, to wiadomo, dawaj znać nam na startup.pl. To chętnie będziemy o tym rozmawiać. No Okej, okay, to ja Ci dziękuję bardzo, Mateuszu, w takim razie za rozmowę i życzę powodzenia w dalszym rozwoju BrainHub i też być może właśnie w jakiejś szerszej pomocy startupom i temu naszemu community, które potrzebuje w zasadzie nie tylko finansowania, ale myślę, że też przede wszystkim wiedzy, mentoringu i po prostu kontaktów, bo to jest też kluczowe tutaj na tej scenie. Super, dzięki Wielki Damian za zaproszenie. Mam nadzieję, że odpowiadają jakieś fajne historie. I tak jak mówię, ja jestem otwarty, bardzo chętnie pomagam startupom czy founderom. Także jeśli ktoś chce, piszcie do mnie po prostu na LinkedInie. Możemy się zgadać, kawkę czy online. To ja nazywam się Damian Jemiło, ze mną był Mateusz Warcholiński z BrainHub. A u Was wszystkich zapraszam na mamstartup.pl. Trzymajcie się i cześć. Dzięki, cześć.